tym oswoić. Dzień dobry. To jest moja pierwsza konferencja w ogóle. Ale ja nie jestem. Jeszcze dzień dobry. Śpiewam. Śpiewam do tego. Fajnie, dobrze. Druga karteczka. Nazywam się Krzysztofowicz i poprowadzę dzisiejszą konferencję. Spotkanie, kurczę, konferencję. Witamy Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu Kongresu Nowej Prawicy. Gośćmi specjalnymi naszego dzisiejszego spotkania będzie pan mecenas Jacek Wilk, nasz kandydat na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, oraz pan wiceprezes partii, pan Artur Dziambor. A Krzysztofowicz w ogóle. Wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy, pan Artur Dziambor. Brawa na nim. Proszę Państwa, z jednego prostego względu. By omówić i przedstawić innym, że mamy inny pomysł na Polskę. Zupełnie inny od tego, jakie oferuje nam obecne i były partie rządzące. Zapewne Państwo wystarczy trochę śledzą poczyniane polityków w telewizji. Zapewne Państwo, nie wiem czy Państwo pamiętają, kiedyś Donald Tusk stwierdził, przemił wobec z mównicy sejmowej, że rzuci z partii każdego, kto będzie chciał podwyższyć podatki. Nie wiem jak na to patrzeć. Z drugiej strony wypowiedź pani rzecznik rządu, pani Kidawy Błońskiej, tutaj zacytuję, bo nie chcę przeinaczyć. Podniesienie składki rentowej może spowodować ożywienie gospodarki. I wtedy powstaną nowe miejsca pracy. No, dosyć odważna teza, zgodnie z której im państwo więcej wam zabiera, tym stajecie się bogaci. To jeszcze kto jakiś teraz powiedziała? Nie wiem, nie śledziłem, nie chcę się wypowiadać na razie. Ale z drugiej strony, idąc dalej tym tropem, od czasu do czasu się pojawiałem w telewizji. Takie wręcz absurdalne wiadomości dotyczące, że mieszkańcom, tutaj podam przykład, mieszkańcy pewnego wieżowca, mieszkańcy na parterze zostali obciążeni podatkiem dochodowym od niekorzystania z windy. Panie widzę, kojarzę jak najbardziej. Podatek dochodowy od braku wydatków. Nie wiem, jak na to się zapatrywać, ale dobrze, skoro tak jest, to może warto dalej pociągnąć ten temat. Więc mamy rozumieć, że osoby, które przykładowo straciły nogi w wypadku, zgodnie z tą zasadą musiały płacić podatek od niekupowania obuwia. Osoby, które nie mają samochodu, musiałyby z kolei płacić podatek od niezakupowania paliwa. No dobrze, będzie ostro. Osoby, które tak zwani seksualni abstynenci, osoby korzystające z tak zwanego kalendarzyka małżeńskiego, zgodnie z tą ideą, musiały płacić podatek od niekupowania środków antykoncepcyjnych. No wiem, bardzo ważne tezy, ale zgodne z ideą, która się gdzieś tam zawsze pojawia. Dobrze, teraz na poważnie, nie będzie. Po katastrofie smoleńskiej 5 lat temu nastąpiła bardzo groźna taka sytuacja w polskiej polityce. Mianowicie cała władza, czyli większość sejmowa, większość senacka i urząd prezydenta zostały skupione w rękach tylko jednej partii. No właśnie wiąże się z tym pewne niebezpieczeństwo, z tego względu, że w zasadzie tylko brak dyscypliny partyjnej jest w stanie uniemożliwić uchwalenie jakiejś ustawy, obojętnie jak nie byłaby szkodliwa.
I tu jest właśnie to największe niebezpieczeństwo. Nie ukrywajmy. Pan prezydent Komorowski przede wszystkim jest prezydentem Platformy Obywatelskiej, a nie ogółu Polaków. Obojętnie, jaką koledzy ustawę nie podsuną mu do ręki do podpisu, on i tak ją podpisze. Obojętnie, jakby była szkodliwa, czy dobra, że nie wnika w to. I to właśnie to jest w tym całe niebezpieczeństwo. Gdyż ja od urzędu prezydenta przede wszystkim chcę tego, żeby reprezentował interes wszystkich Polaków, a nie partii, który nie boi się zawetować ustawy, jeżeli okaże się ona zła. Który nie będzie się bał stanąć w obronie interesu publicznego, wbrew sugestiom nawet kolegów z partii. Dobrze, to mogę się jeszcze tutaj długo wypowiadać. W międzyczasie przekażę głos panu Brunonowi Skalskiemu. Jeszcze będę mówił, ale na razie bardzo proszę do mikrofonu. Dzień dobry. W opowiadaniu Janusza Zajca Bunt na planecie zlokalizowanej gdzieś w kosmosie żyją dwie odmiany istot rozumnych. Muskulaci i megafacele. Muskulaci charakteryzują się ogromną siłą fizyczną, ale bardzo małą głową. Megafacele natomiast to jest duża głowa oraz palec wskazujący, który megafacele pokazują muskulatom, co należy zrobić. Każdy megafacel ma swojego muskulata, którego nosi na ramionach oraz słucha jego poleceń. Muskulaci nie wyobrażają sobie, że można żyć inaczej, bez megafacela na karku. Nasi polscy megafacele fizycznie nie różnią się od reszty ludzi, psychicznie też raczej, szału nie ma. Dlaczego więc jako społeczeństwo dajemy się wykorzystywać takim elitom? Czy wszystko można wytłumaczyć tym, że megafacele wykonywali sobie poprzez dziesięciolecia człowieka, który nie docieka? Dlaczego ktoś musi za niego decydować, ile pieniędzy ma wydać na lekarza, ile na edukację swoich dzieci oraz ile i czy w ogóle odkładać na starość? Z jakiego powodu większość Polaków nie dostrzega, że w naszym kraju nie będzie lepiej, póki klasa pasożytująca nie zaprzestanie rujnowania gospodarki podwyższaniem kosztów produkcji poprzez opłaty i podatki służące utrzymywaniu armii urzędników, potem darmozjadów, którzy zapewniają megafacelstwo sukces wyborczy, na koniec zaś myślicieli pilnujących, byśmy nie zauważyli, jak w imię postępu i demokracji ulegliśmy zniewoleniu. Dostrzeżmy, że pozbycie się nomenklaturowego pasożyta skutkowałoby obniżeniem cen towarów i usług, to ich większą konkurencyjnością, a w konsekwencji większą podażą ciekawych ofert pracy. Ale czy naszym państwom ościennym zależałoby, żebyśmy konkurowali swoimi towarami z ich towarami? Czy działania prowolnorynkowe w takim razie i działania patriotyczne to nie będzie to samo? Z drugiej strony patrząc, antypolskimi. Musimy sobie zadać pytanie, czy jako naród jesteśmy na tyle wolni, by móc walczyć o normalność. Dziś dla mnie, a myślę, że i dla państwa, ta walka to jest próba wybrania na prezydenta Polski pana Jacka Wilka. Dziękuję. Dziękuję Brunonowi za zabranie głosu. Następnym naszym gościem będzie pan Artur Dziambor. Bardzo proszę, tutaj. Oddaję głos panu. Witam państwa serdecznie. Ja co prawda bardzo nie lubię mówić przez mikrofon, także sekundkę, niech tylko marynarkę zapnę. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy świeżo po wystąpieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego na temat jego prezydentury, tych 5 lat, które już odbył i tych 5 lat, które nadchodzą. On tam opowiadał o tym, jakie sukcesy odniósł i jakie ma plany na najbliższą przyszłość. Daj Bóg, nic nie zrealizuje, ale jedna rzecz tam jest tak uderzająca i to w kontekście tego, że tutaj na sali większość to są młodzi ludzie. On tam się pochwalił tym, co już wcześniej było wykorzystywane, tam nic nowego nie zostało powiedziane, ale jako taki zbiór różnych frazesów, które używają, to jednym z tych takich najbardziej uderzających jest to, że udało się powstrzymać falę emigracji w porównaniu do tragicznych lat 2005-2007 do tego stopnia, że teraz jest 8-krotnie mniejsza ta emigracja.
Czyli 8 razy mniej ludzi uciekło w 2014 niż w 2007. Tak? To jest sukces tego rządu. To jest ogromny sukces tego rządu. Oczywiście nikt nie analizuje tego w ten sposób, że wtedy, gdy tylko można było, to uciekł kto mógł. A teraz po prostu dorastają kolejne pokolenia, kolejni ludzie, którzy już mogą uciec, więc uciekają. Jest ich oczywiście mniej, ponieważ wtedy w tamtych latach skumulowało się kilka roczników, które stwierdziły, że uciekają. A teraz dochodzą te roczniki po kolei, tak, na przykład. Ale nie o tym. Otóż jako jeden z czynników takich, ja uważam osobiście, czego nikt nie zauważył, jakoś tak nikt o tym nie mówi. Słuchajcie, jest coś takiego jak średnia krajowa. Mówi się nam, regularnie się publikuje, średnia krajowa, tak? Średnia krajowa wynosi w tym momencie w kraju tam niecałe 4000 zł. 3900 tam ileś. To jest średnia krajowa. I teraz tak. Nikt nie mówi o jednej bardzo ważnej, a bardzo ciekawej danej. Że poniżej tej średniej krajowej zarabia 80% Polaków. To oznacza, że w wiadomościach, w gazetach, w debatach słyszymy, że przecież jesteśmy krajem prosperity, jest cudownie, wszyscy zarabiają po 4000 brutto, żeby nie było, tak? Wszyscy zarabiają po 4000, a potem maleńkim druczkiem jest napisane, że to nie jest żadna średnia, ponieważ 80% Polaków żyje poniżej tej średniej. Teraz co to oznacza? Oczywiście możemy to bagatelizować i stwierdzić, że okej, no nic się nie stało, ktoś matematycznie policzył, średnia na tym polega. Ja zarabiam dyszkę, ktoś zarabia dysiaka, średnio zarabiamy po 5,5, tak? Na tym polega średnia, ona jest bzdurą samą w sobie. Ale jeżeli jest tak, że młody człowiek kończy studia, myśli, że zdobywa świat, ma ten dyplom, cudownie, szuka pracy, dostaje pierwszą pracę, 1700 brutto, 1300 na rękę. I wtedy siedzi w tej pracy pół roku, rok, dostaje podwyżkę o 200. A widzi w wiadomościach, że średnio w tym kraju zarabia się 4000 brutto. To czy to przypadkiem nie jest czynnik, który wpływa na nas, wpływa, i myślimy sobie, kurczę, skoro przeciętny Polak zarabia 4000 brutto, a ja nie mogę wyskoczyć powyżej 2 z kawałkiem, no to jestem albo A nieudacznikiem, albo w tym kraju nic się nie da zrobić. Trzeba stąd uciekać, żeby też zarabiać taką średnią albo jeszcze więcej, bo za granicą wszyscy zarabiają więcej. Więc ja uważam osobiście i będę o tym wspominał wielokrotnie jeszcze w następnych możliwych wystąpieniach i w kampanii wyborczej, że to jest świadoma polityka rządu, Urzędu Statystycznego, Głównego Urzędu Statystycznego, żeby odstraszać, żeby wypychać. Ponieważ to, co my teraz widzimy, ta fala ucieczek z naszego kraju, według mnie jest świadomą polityką kolejnych rządów. Niezależnie od tego, czy to jest Platforma, czy PiS, czy SLD, czy PZPR. Każdy jeden rząd, który rządził i każdy następny, który rządzić będzie, w którym nie będzie Kongresu Nowej Prawicy, to jest rząd, który świadomie wypycha stąd Polaków. Swoimi błędnymi decyzjami, swoimi upostrzeniami podatkowymi i przy okazji wciskaniem takich bzdur, jak właśnie średnia krajowa. Więc jeżeli kiedykolwiek jeszcze usłyszycie, że ktoś się chwali, jakiś polityk się chwali, że przecież jesteśmy coraz bogatsi, jest nam coraz lepiej, ponieważ już zarabiamy za chwilkę ponad 4000 średnio, brutto, no to przeczytajcie na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, jaki odsetek rzeczywiście ludzi zarabia tę średnią lub powyżej. To jest najciekawsza dana, o której nikt nie wspomina, a która otworzyłaby oczy wszystkim tak naprawdę. Na świadomą politykę rządu wypychania młodych i zdolnych ludzi z tego kraju. Dziękuję Państwu. Jeszcze ja chciałem właśnie nawiązać do tej wypowiedzi pana Artura. Otóż właśnie Bronisław Komorowski. To właśnie Bronisław Komorowski ostatnio stwierdził, że przecież wszyscy się bogacimy. Nie wiedzieliście? Ja też nie widziałem. Dlatego zapraszam teraz pana Jacka Wilka. Teraz pan oddaje głos. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do Łodzi i za przyjemność przebywania w tym miejscu. I jeżeli jesteśmy w Łodzi, to chyba wszyscy mamy jedno takie podstawowe skojarzenie. Nie wiem jak dla państwa, ale dla mnie przez całe lata Łódź zawsze kojarzyła się z Ziemią obiecaną, prawda? Ziemią obiecaną. Jako miasto, ale też jako słynny film. A nie wiem, jaką Państwo scenę pamiętają najbardziej z tego filmu. Są różne ciekawe sceny, scena w karecie i tak dalej, ale ja najbardziej pamiętam ten słynny dialog między Karolem Borowieckim, Moritzem Baumem i Maxem Weltem, czyli między trójką przyjaciół. I mówią tak. Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic.
Razem mamy w sam raz tyle, żeby zbudować wielką fabrykę. I tak to się właśnie działo tutaj w Łodzi. Właśnie tak się działo na terenie tej ziemi obiecanej. Spotykało się trzech facetów, którzy nie mieli nic i budowali wielką fabrykę. A dlaczego to robili? Bo im nikt w tym nie przeszkadzał. Znaczy, to nie jest tak naprawdę do końca, to nie jest taka zupełna prawda, że oni nic nie mieli. No bo jak pamiętamy ten film i tę historię, to Karol Borowiecki pochodził z takiej zubożałej rodziny szlacheckiej, która sprzedała cały majątek, spieniężyła go, przeniosła się do miasta. No, kolega Moritz miał dobre, nazwijmy to, układy w sferze kupieckiej. No, a z kolei Max, jak to Niemiec, znał się na konkretach, na gospodarce. I tak, jeden włożył pieniądze, drugi włożył znajomości, czyli kontakty biznesowe, trzeci włożył taki twardy niemiecki realizm i zbudowali fabrykę. Co prawda, no, ona potem się spaliła, nie była ubezpieczona i tak dalej. Mieli problem, to już osobna historia. Ale nie będziemy do tego przechodzić. Mieli, nie mieli nic, zbudowali fabrykę. Tak działa normalna gospodarka i tak normalnie powinni działać młodzi ludzie. Spotyka się trzech młodych ludzi, mają pomysł, mają parę złotych, mają entuzjazm i robią biznes. I tak się dzieje w krajach, w miejscach, które właśnie mogą być taką ziemią obiecaną. To nie był przypadek, że ci ludzie spotkali się tu i teraz, znaczy nie teraz, w tym miejscu, że tu się tak wszystko niesamowicie rozwijało, że przyjeżdżał biznes różnego rodzaju, że przyjeżdżali ludzie, pracownicy, robotnicy, że to miasto rosło, 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 rosło. Rosło przez wiek XIX, nie zniszczyły go wojny, nie zniszczyła go nawet komuna. I co? I przyszła III Rzeczpospolita. I co się stało? Mieliśmy w Łodzi ponad 850 tysięcy mieszkańców. W tej chwili jest tylko ponad 700 tysięcy mieszkańców. Według różnych prognoz za lat mniej więcej 20 tych mieszkańców będzie około 500 tysięcy. Rocznie ubywa z Łodzi oficjalnie mniej więcej około 7 tysięcy ludzi, co daje mniej więcej dziennie około 20 osób. Mniej więcej 20 osób znika z tego miasta codziennie. Czy oni by znikali dlatego, że im tak tutaj dobrze, że nam, jak powiedzieli koledzy, przybywa szczęścia, przybywa dochodów, przybywa nam majątku, żyje się nam coraz lepiej? Czy ludzie uciekają z kraju, w którym jest im dobrze? Nie. Uciekają z kraju, który jest źle rządzony i źle urządzony. I to jest jednoznaczne świadectwo, podsumowanie rządów, tych ostatnich nieszczęsnych rządów PiS-u, bo tak naprawdę nie ma tutaj wielkiej różnicy między tymi dwiema partiami. Taki jest jednoznaczny skutek rządów właśnie PiS-owych. Pustoszejące miasta, wyludniająca się Polska. Żaden kataklizm tak nie dotknął na przykład takich miast jak Łódź, ani wojna, ani zarazy, ani inne tutaj nieszczęścia. Żaden kataklizm nie dotknął jak te ostatnie kilkuletnie rządy PiS-u. To jest prawdziwy kataklizm, jaki się dzieje w Polsce. Tymczasem ta władza jest totalnie oderwana od rzeczywistości i prezydent Komorowski nam mówi, że żyje się nam coraz lepiej. Oni są totalnie oderwani od rzeczywistości. Ja jeżdżę po Polsce, widzę, obserwuję, rozmawiam z ludźmi, z młodymi ludźmi, z przedsiębiorcami. Wszędzie widzę to samo. Bezrobocie, migracja, ucieczka, rozważanie, kiedy wyjadę, dokąd chcę wyjechać, dlaczego. Pytanie o przyszłość. Lęk przed zakładaniem rodziny, przed posiadaniem dzieci itd., itd. Tymczasem ta oderwana od rzeczywistości władza, totalnie oderwana od rzeczywistości władza, mówi nam, że jest coraz lepiej. Gdzie oni są? Czy oni w ogóle widzą, co się dzieje? Czy oni w ogóle mają jakikolwiek pomysł? Kiedyś taki pomysł mieli. Tak się przynajmniej wydawało. Przypominam Państwu, że Platforma Obywatelska dochodziła do władzy pod takimi pięknymi hasłami 3x15, 4x tak. Nie wiem, czy Państwo byliby w stanie już jeszcze wymienić, na czym to 4x tak polegało. Mniejsza o to. Co z tego wszystkiego zostało? Ja Państwu napiszę. Z tego wszystkiego zostało 3x PO. Podatki. Policja. Populizm. Prawie wszystkie podatki zostały w Polsce podniesione. To nie muszę Państwu uzasadniać. Krążą po internecie takie memy, takie zdjęcia, w których jest pokazane, ile to ustaw podatkowych podnoszących różne podatki i parapodatki podpisał prezydent Komorowski. Wszystkie.
czy jeśli chodzi o VAT, czy dochodowy tak naprawdę, likwidując pewne ulgi, czy wprowadzając o ZUS-owaniu, przecież ZUS to też normalny podatek, czy wprowadzając o ZUS-owanie właśnie umów tak zwanych śmieciowych i wiele, wiele innych rzeczy, jakieś opłaty, wszystko zostało właściwie podniesione. A więc podatki. Policja. Polska jest najbardziej inwigilowanym, Polacy są najbardziej inwigilowanym narodem w Europie. Kilka tysięcy podsłuchów rocznie, ponad 2 300 000 próśb o bilingi, lokalizacje telefonów komórkowych, tego typu rzeczy, to idzie w miliony. A to są tylko oficjalne formy inwigilowania obywateli, to znaczy takie tak zwane stacjonarne, kiedy trzeba coś zainstalować i tak dalej. Tych, które są zdalnie prowadzone, na przykład jakieś zdalne podsłuchy, czy podsłuchiwanie komputerów, nawet się nie liczy, dlatego że tego nie trzeba zgłaszać do sądu. Sądy nie muszą wyrażać zgody na to. Jesteśmy najbardziej inwigilowanym narodem w Europie i państwo, i Polska tak naprawdę stała się krajem policyjnym. Ta władza skupia się na tym, żeby nas kontrolować na każdym kroku. Co kilkunasty dorosły Polak jest w taki czy inny sposób inwigilowany przez tę władzę. W mojej, jak mam dużą rodzinę, więc w mojej najbliższej rodzinie jest już 20 parę osób tak naprawdę, 4 rodzeństwa, każdy ma swoją rodzinę, to w mojej rodzinie statystycznie rzecz biorąc muszą być mniej więcej 2 osoby inwigilowane. Kogoś albo podsłuchuje, albo mu sprawdza bilingi, albo sprawdza jego lokalizację na podstawie telefonu komórkowego i tak dalej. A więc państwo policyjne. No i ten populizm, prawda? Że wszystkim żyje się lepiej, że jest wspaniale, że mamy nowe autostrady i tak dalej, i tak dalej. Mamy się wszyscy cieszyć tym, że władza nam co roku wyleje kilka kilometrów asfaltu i jest fantastycznie, bo możemy szybciej wyjechać do Niemiec albo w inne miejsce Europy i tam znaleźć sobie pracę. A więc z tego wszystkiego zostało 3 razy PO, jak państwo widzą. To jest właśnie Polska rządów PO i Bronisława Komorowskiego. To wszystko sprawia, że jak często powtarzam, Polska przestała być krajem dla młodych ludzi. Polska niestety nie jest krajem dla młodych ludzi. I oni to pokazują. Nie trzeba z nimi rozmawiać, oni to udowadniają każdego dnia. Oni głosują nogami, czy po prostu wyjeżdżają. Po prostu wyjeżdżają. I to jest najlepsze podsumowanie, to jest najbardziej obiektywny czynnik tych wszystkich rządów. Nie dajcie sobie państwo mówić bzdur, bo te fakty nie kłamią. Bierzcie pod uwagę właśnie obiektywne fakty, czyli to, jak młodym ludziom żyje się w Polsce. I proszę państwa, dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, że chcę się podlizać młodym ludziom. Oczywiście chcę, żeby zachęcić ich do głosowania na mnie. Ale jest rzecz dużo, dużo ważniejsza. Polska wiele razy, naprawdę wiele razy znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji. Mieliśmy różne dziejowe kataklizmy, wojny, napaści i tak dalej. Przechodziliśmy przez różne nieszczęścia. Ale zawsze z nich wychodziliśmy, bo Polska była krajem młodych ludzi. Mieliśmy zawsze bardzo silny nacisk właśnie na to, żeby młodzi ludzie mieli takie perspektywy. Oni czuli się związani ze swoim krajem. Oni tu chcieli zostawać, mimo problemów. Oni tutaj byli, rozwijali się, rośli, a mieli dzieci i w ten sposób przetrwaliśmy wszystko. Ale przyszła III Rzeczpospolita i nas już tylko ubywa. I coś się okazuje. My teraz, zamiast właśnie stawiać, my w sensie, jako Polska, jako rządy, jako nasze państwo, stawiać właśnie na młodych ludzi, na przyszłość, odwracamy się od tych młodych ludzi. Idą naprawdę trudne czasy dla naszego kraju, dlatego że mamy katastrofę demograficzną, mamy zapaść finansów publicznych, mamy ogromny dług, mamy ogromny deficyt. Polska jest krajem pod rządami PO, Polska jest krajem rekordów. Rekordowe, tak jak mówiłem państwu, rekordowe podsłuchy, rekordowe zadłużenie, rekordowy deficyt, rekordowa liczba samobójstw, ostatnio słyszymy, rekordowa liczba ludzi, którzy zaginęli. To jest kraj rekordów, tylko takich rekordów, które są właśnie wbrew młodym ludziom, które szkodzą, zwłaszcza młodemu pokoleniu. Naprawdę idą na nas trudne czasy i w związku z tym nasze władze, nasze rządy, też prezydent powinien robić wszystko, żeby wychowywać u nas pokolenie Kolumbów, które nam pozwoli przetrwać te trudne czasy. Bo mieliśmy takie pokolenia zawsze w różnych trudnych czasach, młodych, ideowych, sprawnych, aktywnych ludzi, którzy ciągnęli to społeczeństwo do przodu, którzy pozwalali mu przetrwać. I teraz właśnie jak mało kiedy potrzebujemy tego nowego pokolenia Kolumbów, które nas przez trudne czasy przeprowadzi. Tymczasem nasze władze zamiast wychowywać tych Kolumbów, hodują lemingi. A
Znaczy, wmawiają nam wszystkim, że jak wyleją rocznie kilka kilometrów asfaltu, albo ułożą ładną kostkę brukową na rynku, to jest wspaniale, fantastycznie, mamy się cieszyć i ten ucisk podatkowy znosić, to państwo policyjne znosić i słuchać tego populizmu. Zafascynowała mnie ta opowieść o muskulatach i megafacelach. A powiem państwu, jak to wygląda w tej chwili w Polsce, jeśli chodzi o muskulatów i megafacery. Mianowicie, proszę państwa, mamy ponad 3 miliony ludzi, którzy pracują w szeroko rozumianej budżetówce. Znaczy, to są wszyscy tacy ludzie, których utrzymujemy jakoś z naszych podatków. Policja, wojsko, sądy, prokuratura, urzędnicy, nauczyciele, lekarze, opieka społeczna i tak dalej. To jest grubo ponad 3 miliony. A pozostali tak jakby pracują na własny rachunek i odprowadzają podatki, z których utrzymują tę szeroko rozumianą budżetówkę. I przelicznik mniej więcej jest taki. 4 Polaków utrzymuje 5. Nie licząc emerytów, bo emerytów jest jeszcze 5 milionów. Oprócz tej budżetówki też jest 5 milionów emerytów rencistów. A więc mamy jednego takiego mega facela, których 4 muskulatów nosi na swoich barkach. Tak to u nas wygląda. Można powiedzieć, że jest lepiej niż tym opowiadanym, bo tam każdy ten muskulat miał na sobie tego jednego mega facela. To jest 4. Ale spokojnie, będzie ich jeszcze mniej. Dlatego, że właśnie Polaków ubywa, ta budżetówka się rozrasta i coraz więcej nas to państwo kosztuje. 4 Polaków, jeszcze raz powtarzam, utrzymuje tego 5, nie licząc emerytów. I skąd ci młodzi ludzie mają w związku z tym mieć na przykład środki na swoje rodziny, na swoje dzieci, na to, żeby się rozwijać? Skoro państwo potrzebuje średnio aż 50% ich dochodów, każdego Polaka, bo tyle mniej więcej nam zawiera się we wszystkich podatkach, 50% mniej więcej tego, co rocznie zarabiamy, jest zabierane właśnie na to, żeby tych megafaceli utrzymywać. 50%. Pod koniec czerwca przypada tak zwany Dzień Wolności Podatkowej, co oznacza, że do tego momentu pracujemy na państwo, na władzę, a dopiero od tego momentu pracujemy na siebie, czyli na nasze rodziny, na nasze dzieci, po prostu na nas, na naszą przyszłość. Takie państwo nam zafundowały właśnie te rządy. I nie ma szans, proszę państwa, wybrnięcia z tego za pomocą polityki ciepłej, a właściwie letniej wody w kranie. Tu są potrzebne naprawdę głębokie, silne zmiany. Tu żarty się skończyły. I dlatego potrzebne jest w Polsce młode, nowe pokolenie polityków. W tej chwili rządzi nami pokolenie politycznych emerytów. Mi się już nic nie chce. To są ludzie, których państwo widzą na starych obrazkach, na starych kronikach 20 parę lat temu. Te same twarze. Oni już myślą tylko o swoich emeryturach. Oni chcą już tylko do tego dotrwać. Im się już nic nie chce i nie boją się głębokich zmian, które nam są naprawdę potrzebne. Ja to tylko jedną uwagę poczynię. I nie chodzi też o stawianie na ludzi młodych wyłącznie w takim znaczeniu wiekowym. Chodzi mi o młody sposób myślenia, to znaczy myślenie perspektywiczne. Młody człowiek czy młodo myślący nie myśli tylko o tym, co będzie jutro, pojutrze, czy przy okazji najbliższych wyborów, tak, nasze władze, tylko myślę o tym, co będzie za lat 5, 10, 15, 20, jak się będzie żyło jego dzieciom i wnukom. O ten sposób myślenia chodzi. Tymczasem ci polityczni emeryci, oni już tylko myślą co najwyżej o najbliższych wyborach, żeby dostać ten mandat poselski i sobie siedzieć. W ogóle ich nie obchodzi, co będzie za lat 5, 10, 15, 20. Bo gdyby o tym myśleli, to by nas nie zadłużali w takim tempie. Nie mielibyśmy już 1 biliona złotych długu publicznego oficjalnie, a łącznie z ukrytym to jest ponad 3 biliony złotych. Nie mielibyśmy największego w historii rekordowego deficytu. Nie mielibyśmy właśnie tego zadłużenia największego przypadającego na każdą osobę. Ja mam 3 małych dzieci, 4,5, 2,5,5 i oni mają, co oni tam mają? Jedno ma domek dla lalek, drugie ma samochodzik, a trzecie ma przechodkę, ale oprócz tego dostało jeszcze od państwa każdy z nich becikowe w wysokości 82 tysięcy złotych długu. Oni nie mają pojęcia, co to są przychody, dochody, majątek. Oni nawet nie wiedzą, co to są podatki, ale jak w końcu będą zarabiać, będą te majątki mieli, te przychody, to wszystko, co zarobią kiedykolwiek w tym kraju, wszystko, czego się dorobią, wszystko, co będą mieli, już dawno zostało zadłużone i zastawione. No to co oni mają zrobić? Jeśli dorosną te moje dzieci, będą miały lat 17, 18, 20, zobaczą, jaki dług na nich przypada, ile muszą płacić tych podatków, żeby to wszystko spłacać i powiedzą, a ja mam to gdzieś. Ja sobie jadę do Australii albo do Nowej Zelandii, bardzo fajny, wolnorynkowy kraj, nie będę musiała takich obciążeń znać. A wy sobie siedźcie, wy emeryci, spłacajcie sobie to wszystko. To jest właśnie brak tego myślenia pokoleniowego, do przodu, tego młodego myślenia.
Dlatego musimy tych emerytów, tych politycznych emerytów przepędzić i zastąpić ich młodym pokoleniem Kolumbów, którzy nam pozwolą przejść przez te trudne czasy. I mamy takie pokolenie w Polsce. Mamy ludzi świetnie wykształconych, doświadczonych, prowadzących swój biznes, wiedzących, jakie to są potrzebne rozwiązania. Tylko trzeba dać im szansę. Dlatego ja w tych wyborach proszę, żeby dać szansę młodemu pokoleniu, żeby wybrać tę młodą Polskę. Potrzebna nam jest młoda Polska. Narzuca się nam w tej rozmowie, w tym sporze politycznym taki dyskurs, że ta kampania wyborcza to jest spór Polski racjonalnej, radykalnej, socjalnej, liberalnej i inne bzdury, totalnie oderwane od rzeczywistości. Nie, to jest spór o to, czy ta Polska w ogóle przetrwa, czy nie. Bo jeżeli teraz takich zmian rzeczywiście nie przeprowadzimy, to będziemy płynąć coraz bardziej. Jakiś czas temu Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Powstał raport. Został utajniony głęboko przez rząd. Niedługo potem pan prezes Derdziuk zrezygnował ze stanowiska, podał się do dymisji. Teraz są problemy z wyłonieniem nowego szefa ZUS-u. Wiecie, jakie tam muszą być problemy? I się boją powiedzieć, jak ona naprawdę wygląda. Prawda jest taka, że to jest katastrofa. ZUS, typowa piramida finansowa, po prostu już dawno zbankrutowała. Tylko dlatego, że my dopłacamy do tego biznesu co roku kilkadziesiąt miliardów z budżetu państwa, z podatków, to jakoś to zipie. Ale to nie ma szans wytrwać. Ja mówię wszystkim przyszłym młodym emerytom, a zwłaszcza młodym ludziom, jeżeli chcecie mieć jakiekolwiek emerytury, jeżeli chcecie mieć rzeczywiście godne emerytury, to róbcie wszystko, co w waszej mocy, żeby nie oddawać ZUS-owi ani złotówki, tylko odkładajcie sobie sami. Bo nie ma szans. Tymczasem zewsząd słyszymy, świetnie, na pewno ZUS nie zbankrutuje, bo państwo polskie musiałoby zbankrutować i tak dalej, naprawdę fantastycznie. Oszukuje się nas w jawne oczy. Kłamie się nas. To pokolenie emerytów, politycznych emerytów, tylko chce trwać przy tym, co jest. Udaje, że nie widzi problemów. Kompletnie oderwani od rzeczywistości. Albo weźmiemy to w swoje ręce rzeczywiście, albo im to odbierzemy. I zaczniemy rządzić Polską w taki sposób, żeby przetrwać, albo Polska niestety może nie przetrwać. I tu nie trzeba wymyślać prochu na nowo, nie trzeba niczego tworzyć, nie trzeba się specjalnie głowić. Wystarczy wrócić do polskich sprawdzonych rozwiązań, które myśmy stosowali ze znakomitym skutkiem. Bo przecież polska gospodarka w latach 80., zwłaszcza w drugiej połowie lat 80., była w dużo gorszym stanie niż ta, która jest obecnie. No zadłużenie było troszkę mniejsze, aczkolwiek przypominam, że długi Gierka dopiero parę lat temu skończyliśmy spłacać. Ale była w tragicznym stanie. Ja pamiętam te kolejne etapy reformy gospodarczej, Jaruzelski, tam kolejne rządy, te ostatnie komunistyczne, piąty, szósty etap reformy gospodarczej i tak dalej, i tak dalej. Nie wiadomo było, o co chodzi. Aż w końcu przyszedł taki człowiek, który tam sobie w PRL-u świetnie radził. Był takim trochę cwaniakiem, trochę miał tam powiązania, ale przede wszystkim był świetnym przedsiębiorcą, nazywał się Mieczysław Wilczek. Ostatni rząd komunistyczny premiera Rakowskiego zrobił go ministrem gospodarki, tak? Ministrem gospodarki. I co zrobił Wilczek? Wilczek zastosował bardzo prostą zasadę, że jak już wszystkie rozwiązania się wyczerpały, to pora na zdrowy rozsądek. I wprowadził ustawę o działalności gospodarczej, która miała tam 2,5 strony, może niecałe 3, która dała po prostu wszystkim Polakom możliwość prowadzenia na jednakowych zasadach biznesu, zakładania i rozwijania swojej działalności gospodarczej. I w ciągu 2 lat istnienia ustawy Wilczka powstało w Polsce mniej więcej, zostało zarejestrowanych mniej więcej 2 miliony nowych przedsiębiorstw. Ruszyło to wszystko z kopyta w nieprawdopodobnym tempie. Oczywiście tam były inne problemy, mieliśmy szalejącą inflację i tak dalej. To nie było tak, że to rozwiązało wszystko, ale główny impuls prorozwojowy został zrobiony. Po prostu pozwolono się Polakom bogacić. Po prostu państwo pozwoliło im prowadzić działalność, państwo nie zabierało im tego wszystkiego, czego się dorobili, nie grabiło ich, założyłeś działalność, prowadzisz, płacisz jakieś tam minimalne podatki i sobie i się dorabia. I musimy do tego rozwiązania wrócić. Dlatego ja mówię, postuluję, tak mówię to hasłowo, od ustawy Wilczka do ustawy Wilka. Zaproponuję na następnej konferencji prasowej nową zupełnie ustawę o działalności gospodarczej, która będzie zliberalizowaną ustawą Wilczka.
czyli przywróceniem tego starego, dobrego prawa gospodarczego. To było najlepsze prawo gospodarcze w Europie, jedno z najlepszych na świecie. O czym świadczyły skutki tego. Ale to nie jest rozwiązanie oczywiście wszystkiego. Oprócz tego trzeba uchylić około 100 kilkudziesięciu ustaw, które polską gospodarkę dławią, tłamszą, blokują i uniemożliwiają tak naprawdę swobodę działalności gospodarczej. Ale musimy zrobić ten krok. Ale my to musimy zrobić. To nasze pokolenie. Bo mi się już nic nie chce. To pokolenie emerytów politycznych już tylko myśli o tych swoich emeryturkach. I udaje, że coś robi. A tymczasem funduje nam 3 razy PO. I proszę Państwa, no cóż, dlatego staram, jak tylko mogę, jak robię co w mojej mocy, żeby Polakom powiedzieć, wybierzcie młode pokolenie, dajcie szansę młodej Polsce. I mam nadzieję, że to wybrzmi w tych wyborach i Polacy dadzą się do tego przekonać. Bardzo Państwu dziękuję. I oczywiście, jeśli będą jakieś pytania, to w dalszej części dyskusji. Też chciałbym wszystkim na zakończenie przekazać jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli większości właśnie z Was scena polityczna kojarzy się głównie z przepychankami pomiędzy PO, PiS-em, zawsze musicie wierzyć. Zawsze jest jakaś alternatywa. Zawsze jest jakaś poważna alternatywa. Musicie mieć również tą świadomość, że jeżeli Wy nie weźmiecie wszyscy, Wy, Wasze rodziny, Wasi znajomi, Wasi przyjaciele, wszyscy, jeżeli Wy tego nie zrobicie, to zrobi ktoś za Was coś innego. Jeżeli Wy nie zagłosujecie, jeżeli Wy nie weźmiecie spraw w swoje ręce, zrobią to za Was. Niekoniecznie w dobrym kierunku. Pamiętajcie, przede wszystkim decydujcie. Głosujcie zgodnie ze swoim sumieniem, ale też patrzcie w przyszłość. Bo jeżeli nie Wy, to nikt za Was tego nie zrobi. Dziękuję. Czy jeszcze coś? No nie wiem, no, kto, z Panem kandydatem jeszcze raz poproszę. Może proszę do drugiego mikrofonu, proszę sprawdzić. Działa? Działa. Momencik, chwileczkę. Teraz, jeszcze raz proszę. Teraz jeszcze. Raz na trzy, to znaczy chyba działa, tak? Coś tam słychać. Dobrze, ktoś? Przesadziłem. Trzeba będzie troszeczkę bliżej. A to z moim jest, przepraszam. Czy ma ktoś jakieś pytanie? Konrad Kozłowski. Jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo, proszę Państwa, o którym warto przypomnieć w tej chwili. To jest kontrola wyborów. Dlaczego stało się jak się stało? Proszę Państwa, ja tutaj sądzę, że jestem jednym z uczestników ruchu kontroli wyborów. Sądzę, że niektórzy z Państwa, może wielu, włączyli się w ten ruch, natomiast można się włączyć, bo w tej chwili chyba już procedury pewne są zamknięte, ale można się włączyć jako mężowie zaufania. Jeżeli ktoś z Państwa nie jest już w komisji wyborczej, nie zgłosił takiego akcesu, to zawsze może zgłosić jeszcze siebie jako męża zaufania. I myślę, że o tym też warto, nad tym się też warto zastanowić. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pytania, jest naprawdę jeszcze bardzo dużo obszarów, których z braku po prostu czasu, to trzeba by godzinami wymieniać, co jeszcze Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe zniszczyło w ciągu tych lat. Ale zwróćmy uwagę, proszę Państwa, że mówimy Platforma Obywatelska, ale przecież ci ludzie zaczynali niszczyć jeszcze wtedy, kiedy byli w tak zwanym salonie. Jeszcze to była Unia Demokratyczna, potem Unia Wolności. Pytanie poprosimy, pytanie. Chciałbym się zapytać, jaki stosunek nowa prawica ma do tych właśnie poczynań, które
ciągną się przez prawie 25 lat. Dziękuję. Wyborów mają nasze upoważnienie, mogą zgłaszać się do komisji wyborczych, a więc tutaj współpraca naprawdę układa się dobrze i mam nadzieję, że w ten sposób też dodatkowo zabezpieczymy ten proces wyborczy. No jeśli chodzi o to, jaka jest nasza ocena. No, gdyby nasza ocena tychże dokonań była pozytywna, czy z grubsza pozytywna, to takie osoby jak ja nie poświęcałyby swojego prywatnego czasu, nie odkładałyby działalności, nie odkładałyby spraw rodzinnych na bok, tylko sobie spokojnie siedziały, pracowały i w samozadowoleniu przyklaskiwały temu, co się dzieje. To, że tacy ludzie jak ja właśnie odkładają na bok te wszystkie inne kwestie i kosztem swoich pieniędzy, życia rodzinnego, czasu i tak dalej prowadzą pewną działalność publiczną, to jest najlepszy dowód na to, że my głęboko rozumiemy to, że Polska zmierza w złym kierunku. Że widzimy potrzebę naprawdę głębokich, fundamentalnych zmian. Że rozumiemy, że bez tych zmian my się stoczymy tak naprawdę, bo myślę, że jesteśmy na równi pochyłej. To jest ostatni moment, żeby z tej równi pochyłej przestać się staczać. Bo ta rabunkowa polityka finansowa tych wszystkich rządów, rabunkowa polityka finansowa, powtarzam raz jeszcze, prowadzi nas po prostu do bankructwa. My jesteśmy już tak zadłużeni jako kraj, mówi się nam czasem na pociechę, że inne kraje są mniej zadłużone. No dobrze, ale my nie zawsze mamy taki potencjał jak inne kraje, potencjał spłacalności tego wszystkiego, prawda? Zawsze po czasie zadłużania przychodzi czas spłaty tych zobowiązań. Długi Gierka dopiero ostatnio zaczęliśmy spłacać. Tylko że za czasów Gierka nas przybywało, mimo wszystko jakoś tam potencjał gospodarczy też rósł, a teraz niestety nie. Polska na początku lat 90. miała takie trzy główne impulsy prorozwojowe, progospodarcze. Pierwszy z nich to była oczywiście tania siła robocza. Drugi z nich to była bardzo duża liczba młodych, świetnie wykształconych ludzi, którzy mogli w nowo powstających przedsiębiorstwach pracować, zarządzać nimi, wykonywać pewne funkcje. No i trzecia to był ten duży, stosunkowo chłonny 40-milionowy rynek. Te wszystkie impulsy prorozwojowe nam się już powoli wygaszają, no bo tak, młodzi ludzie wyjeżdżają, a w związku z tym, znaczy, koszty pracy wzrosły, pensje u nas rosną, się zbliżają do tych, które są w innych krajach. Młodzi ludzie wyjeżdżają, więc jest coraz mniej takich potencjalnie rokujących pracowników. No i rynek się już, można powiedzieć, zatkał, prawda? I teraz bez zyskania nowych impulsów takich ekonomicznych, czysto prorozwojowych, to my będziemy tkwić w takim marazmie, w takiej stagnacji, w takim rozwoju na poziomie 1-2, może czasem 3% przyrostu PKB rocznie. A u nas jest tak, że tylko powyżej 5% rocznie PKB spada nam bezrobocie. Bo i ta kroplówka z Unii płynie i oni tam szastają na prawo i lewo tymi inwestycjami najdroższymi na świecie autostradami, jakimiś tam stadionami, orlikami, tego typu rzeczami. Przy okazji tam wiele firm się wyspecjalizowało w dojeniu, że tak powiem, tych dotacji, istnieją tylko po to, żeby te dotacje pozyskiwać. I na takiej sztucznej kroplówce się tak toczymy jeszcze siłą rozpędu. Ale bez tego to my nie mamy tak naprawdę żadnych istotnych czynników wzrostu. Nasza gospodarka, nasz przemysł spada cały czas w rankingach innowacyjności. To oznacza, że to inni wymyślają nowe technologie, to u innych się produkuje nowe produkty, to inni tak naprawdę decydują o tym, a u nas się co najwyżej składa te, nie wiem, samochody, czy pralki, czy inne rzeczy. Składa się je do kupy, no, wszędzie rozkwitają supermarkety i tak dalej. Polska gospodarka nie rozwija się w sposób innowacyjny, czyli po prostu traci konkurencyjnie, staje się konkurencyjnie gorszej pozycji niż inne gospodarki. I trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć. Albo trzeba być ślepym, albo trzeba być jakimś, nie wiem, agentem, albo właśnie trzeba być człowiekiem, którym jest wszystko jedno. Dlatego ja mówię, że to polityczne pokolenie emerytów, które już doszło do tej swojej emerytury po tych 25 latach rzekomej wolności, ono niech sobie już idzie na emeryturę, tylko niech nam już zostali w spokoju. Niech nam pozwoli tutaj kształtować naszą rzeczywistość w taki sposób, żebyśmy rzeczywiście chcieli w tej Polsce żyć, żeby ta Polska znowu była krajem dla młodych ludzi. No więc jak pan pyta, jak my to oceniamy, no to przepraszam, no to wszystkim jest do chrzanu. No trzeba niestety, ale zacząć budować od nowa, tak naprawdę. Ustawa Wilka, jak ustawa Wilczka, radykalne obniżenie podatków, zlikwidowanie tej rozdętej, ogromnej biurokracji, to są po prostu rzeczy absolutnie fundamentalne. Kiedy myśmy w 2009 roku mieliśmy 136 tysięcy urzędników.
Potem za rok mieliśmy już ogromny wzrost, bo to było 156 tysięcy. A potem się tak rosło. I teraz według oficjalnych statystyk polskich to jest grubo ponad 600 tysięcy, czyli 4 razy więcej, a według unijnych też ponad 1 milion. Tylu tych superfaceli, czy jak to nazywa, megafaceli, przepraszam, sobie pasożytuje na nas. Ale to nie jest oczywiście żaden przypadek. To nie jest żaden przypadek, bo to jest celowe działanie tych władz. Bo w ten sposób te władze same się konserwują i utrzymują. Oni po prostu w ten sposób produkują sobie wyborców. Bo ta cała budżetówka, te ponad 3 miliony ludzi, to są ludzie, którzy żyją z władzy, tak? Z łaski władzy. To są ludzie, którzy żyją z łaski władzy. I oni dobrze wiedzą, że jak się władza zmieni, to o, może jakieś redukcje zrobią, nie daj Boże, albo zwolnią mnie, a zatrudnią tego Nowaka zza ściany, wstrętnego sąsiada, którego nienawidzę i tak dalej. Więc co oni robią? Oni po prostu wybierają cały czas tych samych ludzi. Nie potrzeba niczego więcej, tylko tak sobie wyprodukować tylu wyborców. Oni sobie produkują ciągle nowych wyborców. To nie jest przypadek, że tych urzędników tej budżetówki ciągle przybywa. To jest świadome, zaplanowane, konsekwentne działanie, dzięki któremu ta władza sama siebie do władzy wybiera. Nie ma w tym żadnego przypadku. Jest taka śmieszna partia, nazywa się PSL, ma w nazwie Ludowa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Najbardziej znienawidzona na wsi partia, bo wszyscy wiedzą na wsi, że to nie jest żadna partia ludowa, tylko to jest Związek Zawodowy Pracowników Budżetówki. Do PSL-u się wstępuje nie po to, żeby lepiej gospodarzyć, tylko po to, żeby mieć pracę w urzędzie, w szkole, gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka śmieszna partia, która balansuje sobie ciągle na progu poparcia, niby z rolnictwem nie ma nic wspólnego oczywiście. Właściwie rolnictwo to pasożytuje na nim niż rzeczywiście gospodaruje. No i ciągle tam przechodzą przez ten próg, jeszcze się śmieją nazywać ludowcami, partią wiejską. No ale mają w samych tam spółkach i agencjach państwa, mają ponad 40 tysięcy pracowników, mają po tych urzędach wszędzie napchanych ludzi, dopominają się nowe ministerstwa, żeby mieć nowe funkcje. Oni do perfekcji doprowadzili system dojenia Rzeczpospolitej i życia na nasz koszt. I przechodzą ciągle te 5%, mimo że, mówię, tacy z nich rolnicy, jak ze mnie kosmonauta, tak? Ja jestem z rodziny rolniczej, więc ja dobrze wiem, jak to wygląda i co się o PSL-u mówi i jaka jest ocena tej partii. No właśnie oni do perfekcji już doprowadzili ten system życia z nas wszystkich. No więc, no nie może... PO dochodziło do głosu pod hasłami ograniczenia klasy próżniaczej. Ale takiej klasy próżniaczej, jak oni z PSL-em stworzyli, to jeszcze nikt w historii Polski nie stworzył. To jest kolejny rekord. Myśmy nigdy w historii Polski nie mieli tak rekordowo wielkiej klasy pasożytniczej, urzędniczej, administracyjnej, budżetówki i tak dalej. To jest rak, który nas toczy, tylko że normalny pasożyt to on tak nie doprowadza do zamordowania organizmu, bo wtedy sam by zginął, a on już nawet taki instynkt strasznie zachował, samozachowawczy. No z duszą jeszcze bardziej i nie przestają, prawda? No jak albo ich wytniemy, albo niestety, ale wszyscy obumrzemy z tego powodu tego raka. Przepraszam, za długo mówię, a Państwo mają pytania, więc staram się szybciej, będę się starał krócej. I tutaj jeszcze na momencik, pan był pierwszy. Dzień dobry, Jakub Piątkowski. Panie Prezesie, chciałem spytać, jakie jest Pana stanowisko odnośnie aneksji Krymu i czy doprowadzi Pan do uznania przez Polskę aneksji? I drugie pytanie, jakie są różnice programowe między Panem a posłem Januszem Korwin-Mikkem? Dziękuję. Proszę Pana, aneksja Krymu jest aneksja. No, Krym został najpierw w Ukrainie podarowany, a teraz właściwie można powiedzieć, został odebrany. No to jest już fakt polityczny, z tym nie ma za bardzo co dyskutować, niestety. Nie ma co tutaj rozdzielać świat z tego powodu. Stało się, jak się stało. I nic na to nie poradzimy. Zaangażowanie Polski w tę sprawę, w sytuacji, kiedy nam to przynosi wyłącznie same szkody, a żadnych korzyści, sprowadza na nas niebezpieczeństwo, nie ma tu żadnego sensu. W tej sprawie Polska po prostu powinna zająć neutralność z czysto racjonalnego i takiego rachunku zysków i strat. I to jest tyle w tym temacie. Niestety wiele więcej na ten temat powiedzieć się nie da. Ale uznać aneksję czy nie uznać? Znaczy uznać, no ale to już jest fakt dokonany. No, to już jest część Federacji Rosyjskiej. Znaczy co znaczy uznać? No? To Polska czy uznać? Zgoda międzynarodowa. No ale...
uznać w świetle prawa nieba, to jest różnica, w świetle prawa międzynarodowego to można uznać powstanie nowego państwa. I takim przykładem na przykład było to, jak Bośnia ogłosiła, Bośnia i Hercegowina ogłosiła państwo Rzeszowa. Myśmy wtedy jako pierwsze państwo wyrwali się przed szereg i od razu uznali tam, uznali niepodległość tego państwa, wbrew oczywiście Serbii, wbrew oczywiście też Rosji, w sposób ewidentny drażniąc tutaj stosunki z Rosją. Więc to można uznać powstanie nowego państwa, natomiast to nie powstaje żadne nowe państwo, tylko po prostu fragment terytorium został przyłączony do Rosji, więc tutaj nie ma czego uznawać tak naprawdę. Więc mówię, stwierdzenie faktu, tylko i wyłącznie, świetne prawo międzynarodowego. I teraz, różnice programowe. W tej chwili to trudno właściwie o takich różnicach mówić, bo ten program, zarówno jeśli chodzi o partię Korwin, jak i o samego Janusza Korwin-Mikkego, jakoś nie jest za bardzo ujawniany. Czyli ja nie widzę za bardzo tam postulatów programowych, mało tego, dochodzi do absurdalnych sytuacji, kiedy działacze partii Korwin są pytani o program partii i oni odsyłają do strony internetowej partii KNP, mówiąc, że to jest ich program. Więc osobiście mam problem z odpowiedzią na to pytanie, bo nie bardzo jest o czym dyskutować. Natomiast jedna rzecz, mnie, przynajmniej jedna, jest parę, ale dam panu przykład tego, co mnie bardzo, bardzo dziwi, bo Janusz Korwin-Mikke powiedział na przykład do kwestii, postuluje przywrócenie wieku emerytalnego do 60-65 lat w ramach tego systemu, który jest. Bo on tam twierdzi, cały czas jest przywiązany tej koncepcji praw nabytych i tak dalej, to nie jest do końca tak, to jako prawnik bym państwu powiedzieć, że to nie jest do końca konsekwentne i logiczne podejście, ale mniejsza, w każdym razie. I to jest dla mnie trochę szokujące, muszę powiedzieć, bo postulat przywrócenia tego wieku emerytalnego w ramach tego systemu, który jest, tej piramidy finansowej, musi spowodować, że skądś weźmiemy na to pieniądze, ogromne pieniądze. Więc albo będziemy musieli drastycznie podnieść podatki, albo się drastycznie zadłużać. Nie ma innych możliwości. No proszę państwa, proszę sobie wywrócić, wyobrazić. Zostaje prezydentem właśnie kandydat, który postuluje coś takiego i mamy na przykład kobiety w wieku lat 61, 62, 63. Takie trzy roczniki. W nowym systemie one jeszcze są, nie są emerytalne. Natomiast przywrócenie ich do starego systemu, czyli przywrócenie wieku emerytalnego 60 lat, spowoduje, że za jednym zamachem musimy przerzucić do systemu emerytalnego 3 roczniki na przykład. Skąd na to weźmiemy pieniądze? Dlatego ja się dziwię, że tutaj akurat na Janusz Korwin-Mikke staje w tym momencie w jednym rzędzie z panem Andrzejem Dudą, proponując aż tak skrajnie szkodliwy postulat, bo to oznacza, że właśnie młodzi ludzie będą zażynani podatkami albo będą zadłużani. To jest niestety, ale jest postulat skierowany przede wszystkim przeciwko młodym pracującym ludziom. Znaczy mam wrażenie, że po prostu pan prezes, jak to często bywa, nie do końca w szczegółach przemyślał swój pomysł. Może w ten sposób to mówimy bardzo delikatnie. Dlatego, proszę państwa, nie ma innej możliwości wyjścia naprawy systemu emerytalnego niż zmiana tego systemu. Zmiana. Trzymanie się piramidy finansowej w postaci ZUS-u może prowadzić tylko do katastrofy. My w tej chwili co roku dopłacamy do tego ZUS-u jakieś 50 miliardów złotych, będziemy dopłacać coraz więcej. ZUS nie ma żadnego sensu, czy to weźmiemy podejście ekonomiczne, czy prawne, czy nawet takie czysto etyczne, można powiedzieć. Bo z ekonomicznego punktu widzenia to jest czysta piramida finansowa, taka jak Amber Gold, tylko przymusowa. Z prawnego punktu widzenia, to jest klasyczny wyzysk, jest takie pojęcie w polskim prawie jak wyzysk, które polega na tym, że jeżeli mamy dwie strony umowy i jedna dostaje drastycznie więcej niż druga, to można taką umowę zmienić albo rozwiązać, ponieważ to jest po prostu niesprawiedliwe. I tak jest w przypadku ZUS-u. Przeciętny Polak oddaje do ZUS-u, zwłaszcza mężczyzna, jakieś 800 tysięcy złotych w ciągu swojego życia, a odzyskuje z niego może 120, więc klasyczny wyzysk. A jeśli chodzi o taką sprawę, stronę etyczną czysto, to już w ogóle jest totalny absurd też, no bo w ZUS-ie są tylko te pieniądze, na które zrzucają się co miesiąc ludzie pracujący. I teraz, ja mam na przykład 3 dzieci i mam sąsiada, który nie ma w ogóle dzieci. Obaj robimy dokładnie to samo. Uzyskujemy dokładnie takie same dochody. Przechodzimy na emeryturę i na obydwie emerytury pracuje moja 3 dzieci.
Oni się zrzucają i na moją emeryturę, i na niego, i one będą identyczne te emerytury. Co miesiąc będą tyle samo wynosić, tylko że mój sąsiad sobie przez całe życie, ponieważ nie miał dzieci, sobie jeździł na wycieczki, kupował samochody, konsumował, a ja się z tymi dziećmi, że tak powiem, męczyłem, chociaż to nie jest dla mnie żadna wędziarnia, co stała przyjemność. I co? I on teraz dostanie taką samą emeryturę jak ja. Więc z punktu widzenia, czy to mówię, ekonomicznego, czy prawnego, czy nawet takiego czysto moralnego, ZUS to jest kompletny absurd. Trzeba od niego odchodzić oczywiście, a nie próbować go konserwować. Zresztą, jaka tutaj mowa o prawach nabytych w przypadku właśnie instytucji, która jest jednym wielkim bezprawiem? Nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek zasadami współżycia społecznego. No bo tak, mamy z jednej strony rzeczywiście zasady praw nabytych, ale mamy też inną fundamentalną zasadę współżycia społecznego, która powoduje, że właściwie każdy inny przepis trzeba uchylić, jeśli on jest rażąco sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. I to jest właśnie tego typu przykład. Więc co do tych różnic programowych, mówię, trudno mi odpowiadać, ponieważ nie są one ujawniane za bardzo przez partię Korwin, tudzież przez samego prezesa, no ale tego typu postulaty, powiem szczerze, mnie nieco szokuje. Dobrze, następną osobę teraz pan, później pani by się jeszcze słyszała, tam pan się pyta. Z grubsza podał pan recepty, to znaczy pan, co uważa pan, że należałoby zmienić? A ja mam takie pytanie praktyczne, wie pan, bo sobie tak myślę, że żeby pańskie postulaty zrealizować, należałoby wygrać wybory, przynajmniej te prezydenckie. Jeśli obliczymy 4 kandydatów systemowych, to zostaje nam 6 kandydatów, czy tam 7, nie wiem, czy jest 11, czy 10? 11. Czyli zostaje 7 kandydatów pozasystemowych, których głosy, gdyby się okazało, że złożylibyśmy do kupy, mogłyby się okazać, i dodatkowo doszłyby głosy ludzi, którzy by ujęci jednością po tej stronie, zamiast głosować na kandydatów systemowych, być może zagłosowaliby na tego jednego pozasystemowego i wtedy byłaby szansa, że kandydat pozasystemowy przeszedłby i moim zdaniem przynajmniej wyłoniłaby się realna szansa na to, żeby w drugiej rundzie pokonać Komorowskiego. Natomiast takie rozdrobnienie kandydatur pozasystemowych w moim przekonaniu gwarantuje klęskę kolejną, czyli wszystko to, co pan mówi, to pozostanie tylko głosem wołającego na puszczę. No to, takie mam wrażenie. Nie wiem, jakie są kulisy. Tkwiły w takim marginesie do momentu powstania internetu. Nagle za pomocą internetu okazało się, że ludzie o tych poglądach wolnościowych tworzą wielką siłę, wielką społeczność i mają jakąś tam siłę przebicia. Wtedy to zaczęło rosnąć. Więc był bardzo duży plus tego, rzeczywiście ewidentny, to dzięki internetowi jest poza jak na razie poza kontrolą rządu udało się właśnie przekonać ludzi do innych koncepcji niż socjalistyczne, prawda? I to zresztą jest najlepszy dowód na to, że prędzej czy później rząd ocenzuruje internet, bo rządy nienawidzą sytuacji, w której mają media, które są poza ich kontrolą. Mamy w tej chwili tak zwane media publiczne. Zresztą tutaj przechodzę płynnie do drugiego problemu, mianowicie czwarta władza, proszę pana. Czwarta władza, czyli media. Potężna władza, może nawet najpotężniejsza ze wszystkich, której zadaniem jest robić pranie mózgu ludziom, czyli uprawiać propagandę. Część tych mediów to są media po prostu rządowe, dla niepoznaki nazywane mediami publicznymi, które nie zrobią palcem, nie kiwną na szkodę rządu tak naprawdę. A inne media, no to są media takie, które są podlegały różnym grupom interesu. Nawet można mniej więcej w przybliżeniu się tam myśleć, którym. I tak dalej, i tak dalej. One są oczywiście politycznie bardzo, bardzo silnie ukierunkowane, one tam swój program polityczny przedstawiają. No i jest właśnie takie medium jak internet. Póki co jeszcze nie ocenzurowane. Ale co i rusz, koncepcje na ocenzurowanie mediów powstają różne. Oczywiście w naszym interesie mamy być chronieni przed pornografią, przed tym, przed tamtym, przed oszustwami, więc rząd co jakiś czas próbuje zawrzeć jakąś tam umowę czy ustawę. Pedofilią oczywiście i tak dalej, żeby dla naszego własnego dobra na ten cel internet ocenzurować, bo oni zauważyli, że młodzi ludzie po raz pierwszy w historii, większość już z nich czerpie swoją wiedzę głównie z internetu, a nie z telewizora, prawda? Telewizory już są właściwie coraz mniej popularne.
No tak, tylko że właśnie ten intern ma tę wadę, że ludzie siedzą przed internetem, a nie wychodzą na ulicę. I trzeba rzeczywiście takich silnych impulsów, żeby ich na tę ulicę wyciągnąć. I wie pan co, wydaje mi się, że na ulicy do wyborów. Ja najczęściej słyszę na tych spotkaniach takie stwierdzenie, też od młodych ludzi, że mnie polityka nie interesuje. A się tu nie spotkają, bo na spotkaniach przychodzą zainteresowania, poza. Ja wtedy odpowiadam, no i co z tego, że cię polityka nie interesuje, skoro polityka interesuje się tobą? Co robisz? Tym, ile zarabiasz, gdzie chodzisz do szkoły, jak się ubezpieczasz, wszystko. Wszystkim tym ta polityka się interesuje. Dopóki tego nie zrozumiesz, Lemingu, to nic ci się nie poprawi, prawda? No i cóż, no, ja mam nadzieję, że tego typu inicjatywy właśnie, tworzenie takiego frontu systemowego spowoduje po prostu, że do wyborów pójdą ludzie, którzy nie mają na kogo teraz głosować. Oni mówią, nie mam na kogo głosować. Ci wszyscy już byli, a to nagle powstanie coś nowego. Mam nadzieję, że wtedy do tych wyborów pójdzie nie 40 parę procent, jak zwykle, tylko może 50, może 50 parę, może pod 60. Wyciągniemy z domu ludzi, którzy do tej pory nie chodzili na wybory, bo nie mieli na kogo głosować. Mam nadzieję, że zobaczą, że w końcu będą mieli na kogo. Bo skoro telewizja blokuje dostęp do informacji, internet nie przysparza wzrostu zainteresowanych, bo wystarczy zobaczyć, powiedzmy nie partyjne, weźmy Michalkiewicza powiedzmy stronę, to można prześledzić, że tam co miesiąc średnio tyle samo ludzi od lat tą stronę czyta. Czyli jest to pewna grupa ludzi czymś zainteresowana, dowiedziała się, ale to nie przyrasta, prawda? I wydaje mi się, że po prostu bez, mówiąc ogólnie, wyjścia na ulicę, pokazania się ludziom w terenie, nie zainteresuje się, bo ci, którzy się mieli zainteresować, się zainteresują. Oni się już interesują, tylko wszystko jest za mało po prostu, no. Ale wiecie pan, polska scena polityczna jest strasznie skutecznie zabetonowana z różnych stron. Wyjątkowo skutecznie. To jacyś naprawdę mądrzy macherzy siedzieli nad tym całymi latami i myśleli, jak to zabetonować, żeby to byli cały czas ci sami. Jedna to są progi podatkowe, drugi to jest finansowanie partii z budżetu, trzeci to jest dostęp do mediów i jeszcze parę innych rzeczy. Proszę pana, jeżeli w tych wyborach Komorowski czy Duda mają po kilkanaście milionów złotych na kampanię, a ja mam tylko, znaczy nasza partia ma tylko to, co tak naprawdę od sympatyków dostanie, jakieś tam tysiące, to jak mamy na przykład przez te media przebić się do takiego przeciętnego wyborcy, prawda? To jest w ogóle, to jest walka z Dawida z Goliatem, można powiedzieć, tak? Oczywiście, co nie zmienia faktu, że próbować trzeba. Gdybym uważał, że to jest przegrane, to mnie to nie było. Ale widzi pan, tak ten system został wymyślony. Gigantyczne pieniądze, jakie pompujemy w te partie z własnych kieszeni co roku, powodują, że nie mają kasy na te media, które są a to tych, a to tamtych, a to wamtych, prawda? Na te wszystkie przekupywanie tych dziennikarzy, żeby dobrze o nich pisali. Na wiele, wiele innych rzeczy, na te wszystkie akcje. Więc po prostu stworzyli system, który się samo napędza, prawda? Samo napędza. No i cóż, no możemy albo wszyscy czekać, aż to wszystko się zawali, bo już niedługo się rzeczywiście zawali, wtedy ludzie zobaczą, że trzeba głębokie zmiany, albo jednak próbować ich już powoli uświadamiać, ostrzegać i mówić prawdę. Bo to jest trudny proces, ale bardzo trudny proces, ale ja wierzę naiwnie, że jak się ludziom mówi prawdę, to w końcu to do nich się przekona. Tylko prawda nas wyzwoli, prawda? I tylko prawda jest ciekawa. Kroczek po kroczku. To nie jest prosta droga, to nie jest szybka droga, to nie jest efekt, który osiągniemy już jutro, pojutrze. No ale trzeba tę pracę organiczną robić. Kroczek po kroczku, konsekwentnie drążyć tą kropną tę skałę. No i w końcu może te mury Jerycha się zawalą, jak to Norwid pisał. Nowoczesna metoda leczenia bezpłodności, naprotechnologia tak, a in vitro nie. Dlaczego? Bo to jest produkty inwalidów tak naprawdę. No właśnie o tych badaniach mówiłem, że tak naprawdę są bardzo różne opinie na ten temat. Czy ci ludzie poczęci w ten sposób nie mają jakichś trwałych wad? Za mało jeszcze wiemy na ten temat, ale tak pani mówi. Jest bardzo wiele, bardzo wiele, jeżeli rzeczywiście to się potwierdzi, że tak naprawdę produkujemy jednostki ułomne, obarczone pewnymi
wadami już takimi genetycznymi i tak dalej, no to tak, no to wtedy będziemy musieli powiedzieć sobie, no nie, to nie jest ta droga, prawda, więc zakazać. Ale ja nie jestem doktrynerem w tym sensie, że ja muszę mieć dobre informacje, żeby podjąć decyzję, prawda? Jeszcze wydaje mi się, że... człowieka, więc to samo w sobie jest niemoralne, już nie mówię o tym, kto ma ponieść koszty i czy te osoby będą rzeczywiście inwalidami w przyszłości, czy nie, tylko że to się sprowadza do tego, że produkujemy ludzi, a przecież no, to już samo w sobie jest niemoralne. No, produkujemy pozaustrojowo, tak, bo to odróżnienie od produkcji konwencyjnej. No to prawda, ale no, tak powiedziałem, no jeżeli, bo ja jako ojciec trójki dzieci wyobrażam sobie sytuację, w której bym tych dzieci nie mógł mieć. Jedyną metodą byłaby na przykład tego typu metoda, prawda? Więc, niestety nie wiem za dużo na protechnologii. Ale skupię się tylko na tym in vitro, prawda? Więc gdyby to była też dla mnie szansa na przykład, i mówię, bez tego unicestwiania innych zarobków i tak dalej, to ja nie wiem, co ja bym zdecydował, naprawdę. Nie wiem, czy bym się na tym zdecydował, prawda? Gdyby to była dla mnie ostatnia szansa. Ale na pewno nie zrobiłbym kosztem uśmiercania innych istot, tak? Teraz pan. Ja mam pytanie o pana podejście do idei wprowadzenia podatku obrotowego. Chodzi mi tutaj zwłaszcza o supermarkety. To znaczy tak. Nie wiem, czy dokładnie panu chodzi o podatek obrotowy, czyli taki, jaki był przed wprowadzeniem podatku VAT w Polsce, czy panu chodzi raczej o zastąpienie podatku dochodowego podatkiem przychodowym na jakimś tam niskim poziomie, na przykład 0,5% od przychodu. Więc na przykład Centrum Adama Smitha postuluje, żeby skasować podatki dochodowe zupełnie, natomiast zastąpić je podatkiem od przychodu, który to przychód w ogromnej większości przypadków to jest to samo dotyczącymi odsetek, różnic kursowych, tam paru naprawdę różnych kwestii, ale w ogromnej większości przychód to jest to samo co obrót. I wtedy będziemy mieli sytuację, że bez względu na to, ile supermarket zarobi, jakie ma koszty, to od zawsze od tego swojego przychodu, te 0,5% na przykład przychodu zapłaci, tak? I to ma o tyle sens, że wtedy nie ma tego manipulowania kosztami, prawda, nie ma redukowania przychodu do zera i państwo zawsze na tym jakoś tam zarobi, prawda? Czyli ten podatek zawsze trzeba będzie zapłacić. Poza tym ten podatek jest o wiele prostszy od dochodowego, bo tylko się liczy przychód, a nie liczy się kosztów uzyskania przychodu, czyli ta cała strona kosztowa, te wszystkie wyjątki od tego, co jest kosztem, co nie jest kosztem, zostawiamy w ogóle na boku, liczymy tylko, ile nam wpłynęło do kasy, od tego 5, na przykład 0,5% czy procent, to wprowadzamy do Skarbu Państwa i koniec, kropka, tak? Tylko ten podatek ma jedną istotną wadę. Ja panu pokażę, na czym ona polega. Bo jeżeli mamy takie branże, w których dochodowość wynosi 15%, prawda, na przykład, nie wiem, ja mam przychód 100, ale z tego 100 to mam 10% dochodu, na przykład w usługach tak jest, że w usługach 10% jest dochodowość, czyli procent dochodu w przychodzie. Ale są takie branże, w których, na przykład nie budownictwo, ta dochodowość wynosi na przykład 1%, tak? Z tych 100 to tylko jeden jest moim dochodem. Teraz w podatku dochodowym ja od tego płacę na przykład, nie wiem, 10%, czyli zapłacę od tego 1. Od tego zapłacę 0,1. A w przypadku przychodowym, w podatku przychodowym, ja zapłacę tutaj zawsze też tutaj 1 i tu zapłacę 1. Problem polega na tym, że proszę zauważyć, to jeden skasuje mi mój cały dochód. Więc krótko, w branżach o mniejszej dochodowości podatek przychodowy tak naprawdę kasuje do całości dochód. No, natomiast jeśli chodzi o supermarkety, no to jest bardziej to, tak? Oni by na tym nie stracili. Ale no są takie branże, w których naprawdę ten dochód to jest odsetek przychodu. I teraz nałożenie na nich przychodowego podatku spowoduje tak naprawdę, że skasujemy im dochody w całości. I tak naprawdę ich działalność przestanie być nieopłacalna. Więc to jest to ryzyko z podatkiem przychodowym zawsze, tak? A propos...
szczegółowych i tak dalej, a ja mam takie pytanie do pana. Czy panu jest dostatecznie na ilość determinacji, żeby tą bolszewicką wsi odsunąć od władzy? To znaczy, czy pan po wyborach prezydenckich i przystąpieniu do kompromisu parlamentarnego jest zdolny do każdego kompromisu mającego na celu odsunięcie tych ludzi od władzy, bo to jest podstawa. Rozwiązania szczegółowe, czy in vitro, czy naprotechnologia, czy taki podatek, czy inny, to są szczegóły, które człowiek, który dąży do wolności, jest w stanie to wszystko rozwiązać z czasem. Natomiast podstawą to jest, co jest to, czy mamy dostateczną determinację do tego, żeby usunąć bolszewików, a do tego potrzebny jest kompromis, pogodzenie się z tymi, którzy chcą napro, z tych, którzy chcą napro, z tymi, którzy chcą in vitro, tych, którzy chcą podatku takiego, tym, którzy chcą podatku takiego. To jest wszystko, to są szczegóły, to jest nieważne. Najważniejsze, w moim przekonaniu, to jest odsunąć sitwo od władzy, a do tego potrzebny jest kompromis. Do tego potrzebna jest taka chęć ustąpienia w sprawach nieistotnych, bo to są szczegóły techniczne. Główna rzecz to jest odsunąć go od władzy. Dziękuję. Odsunięcie sitwo od władzy jest zawsze bardzo cenne. Mam troszkę inne podejście. Znaczy ja uważam, że trzeba rozmawiać o problemach, a nie o ludziach. Oczywiście są ludzie, którzy nam bardzo w tym wszystkim przeszkadzają, natomiast naszym głównym jest takich rozwiązań i przeforsowanie ich, żeby one pozwoliły Polskę rozruszać. Ja oczywiście tę całą sitwę najchętniej bym wysłał na Madagaskar albo inną Syberię i sobie tam siedzi na swojej emeryturze zasłużonej. Natomiast we mnie nie tyle silne jest poczucie jakiejś zemsty czy odwetu, tylko naprawdę potrzeba skupienia się na takich rozwiązaniach, które nas tchną do przodu. Ja nie wykluczam, że część z tej sitwy pójdzie po rozum do głowy i na przykład poprze nową ustawę Wilczka, prawda? Ustawę Wilka. Nie wiem, może ci ludzie też się na to, co może zrozumieją swój błąd, prawda? Z nimi też trzeba rozmawiać. Ale naprawdę, jak się z kolei skupimy na tym, żeby walczyć z sitwą, prawda, to staniemy się staniemy się kolejną taką partią takich oszołomów, które tylko chcą prawda, gonić kogoś tam. Ta wymiana pokoleniowa, o której mówiłem w czasie dzisiejszego takiego wstępnej rozmowy, to ma być przede wszystkim wymiana myślenia o Polsce, o gospodarce, o tym, jak ma nasze państwo być urządzone i tak dalej, i tak dalej. Wszystkich oczywiście, którzy popełnili jakieś przestępstwa będąc w władzy, czy jakieś nadużycia, trzeba rozliczać. Dam panu przykład. Powinniśmy wprowadzić do konstytucji coś w rodzaju przestępstw stanu. To przestępstwa stanu dotyczą takich sytuacji, kiedy ktoś po pierwsze łamie konstytucję, łamie ustawy albo działa na szkodę państwa. Dam panu przykład. Pan premier Pawlak, który pojechał do Moskwy i podpisał najgorszą w historii umowę gazową, nie złamał żadnego przepisu. Żadnego. Więc nie jest przestępcą z punktu widzenia prawa powszechnie obowiązującego. Ale on działa na szkodę, ewidentną szkodę państwa. To jest na przykład, to jest rozwiązanie, które powoduje, że tego sytuację będziemy piętnowali. Prawda? Konkretne rozwiązanie. To jest typowy właśnie delikt konstytucyjny. Ktoś, kto ewidentnie działa na szkodę państwa, pojechał i podpisał dla nas najgorszą umowę, jaką kiedykolwiek mieliśmy, płacimy najwięcej za gaz w Europie. I on sobie chodzi wolno po ulicy, a powinien dawno siedzieć na przykład w pracy za to, że nas wpakował w taki problem. Prawda? Działanie na szkodę spółki na przykład może być przestępstwem. Tak samo tym bardziej działanie na szkodę państwa i nas wszystkich też może być przestępstwem. Więc wie pan, ja może z racji zawodowej, a może innych, ja mam bardziej takie pragmatyczne, praktyczne podejście. Ja się zastanawiam, jak rozwiązywać konkretne problemy przede wszystkim, ale oczywiście, jeżeli ktoś popełnia jakieś przestępstwo naszą szkodę, to trzeba go ścigać. Ale nie jest celem samym w sobie ściganie sitwy po to, żeby ją dopaść, tylko celem jest zmiana systemu, zmiana ustroju i zmiana tego, jak to nasze państwo jest urządzone. Urządzone. Ja nie chcę ścigać sitwy po to tylko, żeby ją dopaść i się nacieszyć z tego powodu, tylko po to, żeby zmienić rozwiązania, które ta sitwa wprowadziła. To jest najważniejsze. To nie było moją intencją. Nikogo nie chciałem do więzienia. O jakich pan mówi, żeby móc cokolwiek zrobić, to przede wszystkim z praktycznego punktu widzenia trzeba dojść do władzy. Czyli krótko mówiąc, odsunąć się od władzy. Broń Boże, to nie chodziło mi o żaden odwet czy ściganie. To na to przyjdzie czas, bo jeśli ktoś popełnił przestępstwo, to powinien za nie odpowiadać. Ale bazą to jest to, żeby
iść na tak daleko idące kompromisy pomiędzy tymi osobami, które są antysystemowe, żeby nie zagubić się w szczegółach, a żeby robić wszystko, żeby móc dojść do władzy i wtedy realizować te postulaty, które wszyscy mają. Dlatego tak powiedziałem. Co drugi jesteśmy rzeczywiście zgodni, przekonani do nich i idziemy pod tym wspólnym sztandarem. Wszystkich szczegółów, tak pan słusznie zauważył, uzgodnić się nie da, byśmy spędzili 100 lat na uzgadnianiu różnych szczegółów, a i tak byśmy się nie dogadali, nie tędy droga. W związku z tym na przykład nie da się moim zdaniem zbudować na siłę jednej wielkiej organizacji, jakiegoś takiego antysystemowego AWS-u na przykład nowego, który nas wszystkich na siłę połączy, bo to się rozleci na drugi dzień. Tylko, tak powiedziałem, przy różnych pewnych wizjach i koncepcjach godzimy się na to, popieramy to, że pewne fundamenty trzeba tego państwa zmienić, odwrócić, i idziemy tym wspólnym frontem, prawda? Ale co do pewnych punktów się zgodzić musimy, więc w szczegółach, tak pan słusznie zauważył, nie, no ale pod jakimiś wspólnymi hasłami musimy pójść. I tak powiedziałem, jest kilka takich naprawdę fajnych, fundamentalnych postulatów, do których się wszyscy zgadzamy. Zresztą, praktyka wyborcza wskazuje, że wyborcy i tak są w stanie zapamiętać więcej niż 3-4 postulaty programowe i się świetnie składa. Te 3-4 postulaty programowe ta koalicja wyborcza powinna mieć i pod ich hasłami pójść w tych wyborach. Dobrze, jeszcze jedna sprawa. Mamy około 10 minut i dwa krótkie pytania. Gdzieś z tamtej strony sam był osoby. No, ja na przykład, jak zamierza pan ewentualnie walczyć z korupcją, jeśli chodzi o podatki? Była poruszana kwestia supermarketów. W 2001 jako naiwny student prawa składałem doniesienie, że Tesco działa na samowoli budowlanej, halę trzeba było rozebrać, została naruszona prawo budowlane, hala się o nie zawaliła za połowę tej samej ceny. Żadnego polskiego prokuratora nie zapytałem. Prokurator Kopania, jeszcze nie wychodzę z prokuratury, już mam telefon sprawcy, na którego donoszę. Dopiero zainteresowałem po kilku latach prokuratorów angielskich, w ciągu kilku dni obniżyli wartość akcji o 1 miliard funtów. Jak pan to zamierza w Polsce zrobić? Ja próbuję z tym walczyć kilkanaście lat. Znaczy, problem korupcji w ogóle jako takiej, o nim można by mówić godzinami, ale tak naprawdę się sprowadza do kilku prostych kwestii. Mianowicie, korupcja czy łapówka to jest zawsze takie zwycięstwo wolnego rynku nad głupotą przepisów. Tam, gdzie mamy wolny rynek, tam kupujemy po prostu i w ten sposób płacimy, że tak powiem, za to, co chcemy uzyskać. Bardzo dobrze można to pokazać na przykładzie czasów jeszcze PRL-owskich, które też dobrze pamiętam, i powszechnych niedoborów. Kiedy szło się do sklepu, żeby kupić cokolwiek, to tam się pani Jadzie zostawiało coś tam, nie wiem, czekolady czy coś, i wtedy się dostawało za to kiełbasę czy inny schab, jak przyszedł, prawda? W związku z tym cena schabu wynosiła cena oficjalna plus cena czekolady, prawda? Obiektywnie rzecz biorąc, żeśmy tę panią Jadzie korumpowali czekoladą, odręczali jej łapówkę, ale tak naprawdę co stworzyliśmy? Tworzyliśmy cenę równowagi. Z punktu widzenia ekonomii czystej, takiej, że tak powiem, już pomijając wszelkie aspekty etyczne, łapówka nie jest niczym innym niż tylko ceną równowagi na takim rynku, który nie był jest pozbawiony równowagi z powodu państwa. Więc łapówka to jest wszędzie tam, gdzie takiej równowagi nie ma, to jest właśnie taka cena równowagi. I teraz cały problem polega na tym, że po pierwsze, jak najmniej decyzji pozostawało w rękach urzędników, prawda? Bo im mniej tych decyzji w rękach urzędników, im mniej urzędników, tym mniejsza możliwość skorumpowania ich, żeby jak najwięcej mechanizmów, dóbr, usług i tak dalej było w drodze rynkowej dostępnych, a nie na skutek koncesji, zezwoleń, zgód i innych form koncesjonowanych przez urzędników, prawda, których korumpujemy po to, żeby właśnie uzyskać coś. No i trzecia rzecz, z punktu widzenia takiego czysto praktycznego, karanie korupcji powinno się odbywać w ten sposób, że karzemy zawsze tego, który bierze łapówkę, a nigdy tego, który łapówkę daje. To może dla państwa brzmieć trochę szokująco, ale to chodzi o to, aby rozerwać tę solidarność między dającym i odbierającym, dającym i biorącym. Bo to jest tak, że problem z tymi przestępstwami zawsze jest tego typu, że jest to zmowa dwóch osób, dwóch stron, które obydwie mają interes w tym, żeby się nikt o tym nie dowiedział, prawda? Nikt się nie może o tym dowiedzieć, w związku z tym jedna daje, druga bierze i milczymy, prawda, jak grób na ten temat. Jak u Pawlaka. I tak. I teraz, Pawlaka z gazem to inne są domysły, dlaczego tak się stało, ale mniejsza.
I teraz jedyny sposób polega na tym, że gwarantujemy bezkarność temu, który daje, po to, żeby tę solidarność tych dwóch stron trwale rozerwać. I teraz ten, który potencjalnie bierze i wie, że może być jedynym odpowiedzialnym, a ten, który daje nie, to on się 100 razy zastanowi, zanim weźmie, dlatego że on wie, że w razie czego to on pójdzie siedzieć i tylko on, a nie inny, prawda? I on nigdy nie wie, czy ten, który przychodzi, to jakąś prowokację tworzy, czy tak dalej, czy jest to tak zwany zakup kontrolowany przez policję i tak dalej. Czy do czego zmierzać te metody walki z korupcją? Tylko trzeba chcieć to przeprowadzić. No ale, no powiedzmy sobie szczerze, no urzędnicy nie są jakieś szczególnie zainteresowani tym, żeby to przeprowadzić, no bo wtedy by stracili dużą część swoich dochodów, tak? Generalnie. Koski mnie skasował z internetu. Jest jeszcze taka delikatna kwestia. Nie trzeba być w ogóle dziennikarzem śledczym, w ogóle nie trzeba dziennikarzem, tylko trzeba po prostu umieć czytać ze zrozumieniem i umieć dotrzeć do źródła. Tesco brytyjskie publikuje na swoich stronach, w oficjalnych raportach, że Tesco w Polsce przynosi, jest jednym z najbardziej dochodowych na świecie. W Polsce z kolei do polskiego fiskusa publikują, że nie przynoszą żadnych dochodów. Wyprowadzają podatki, mają oczywiście zwolnienia podatkowe pięcioletnie i tak dalej. Czy polscy prokuratorzy i fiskus jest ślepy? Nie, to jest mechanizm tak zwany. Kto ma walczyć z transferowych, czyli cen towarach i usługach stosowanych między podmiotami powiązanymi. Dobrze ten temat znam, popisałem na ten temat pracę magisterską. Polega to po prostu na tym, że polskie Tesco na przykład ma przychód, nie wiem, wysokości 100, a jednocześnie zakupuje od swojej córki z spółki matki usługi doradztwa albo usługi, nie wiem, informatyczne, albo tego typu inne niematerialne usługi, które naprawdę ciężko wycenić obiektywnie, zakupuje też za 100, w związku z tym ma przychód 100, koszt 100 i dochód 0. No śmieci. Nie płaci żadnego podatku, a jednocześnie te pieniążki, to 100 idzie sobie do spółki tej matki i ta spółka matka tam u siebie to dopiero rozlicza i opodatkowuje. To jest klasyczny mechanizm cen transferowych i jego można się pozbyć tylko w jeden sposób. Mianowicie taki, żeby opodatkowanie w Polsce było niższe niż tam, bo wtedy to te pieniądze będą zostawały u nas, a nie u nich. Pieniądze są jak woda, one spływają jak woda spływa w miejsce, które spływają w miejsce, które ma najniższe opodatkowanie. Jeżeli my będziemy mieli niższe opodatkowanie niż na przykład w Wielkiej Brytanii, to wtedy oni będą czysty interes mieli w tym, żeby te pieniądze zostawały w Polsce właśnie, to raczej z innych krajów będą transferowane do Polski, które reinwestowane niż gdzie indziej. Nie ma innego skutecznego sposobu zatrzymania tych pieniędzy w Polsce. Generalnie bym się zgodził, ale mimo wszystko, że mieli zwolnienie podatkowe, czy podatki płacili, no ale to są zwolnienia, to są ceny transferowe. To tak się to robi. Śmieci na przykład wywozi brytyjska firma Tesco. Urząd Skarbowy w Szwecji potrafi ścigać AB. I to na tajnych kontach szwajcarskich. W Polsce nie widzę tego, naprawdę. Nie no, oczywiście, jeśli się dokonuje ewidentnie tego szwindla na cenach transferowych, to po to są organa kontroli skarbowej, żeby na przykład stwierdzić, że ta cena tych kosztów jest zawyżona sztucznie. To się przeprowadza. To są żmudne, skomplikowane procesy porównywania cen, badania i tak dalej, wykazywania. I do tej pory nie ukrócono tego procederu. No, zgadza się. Jest skuteczny sposób taki, żeby obniżyć w Polsce podatki, żeby to raczej w Polsce te środki zatrzymywać, a nie gdzie indziej. Dobrze, jeszcze dźwiękę, bo mamy 3-4 minuty najwyżej. Jeszcze pan. Tak. Moje pytanie byłoby takie. Opozycja pozasystemowa nie wygra wyborów jesienią. Natomiast nie zdobędzie władzy. Natomiast narzekanie, że są bariery, które uniemożliwiają takie przejęcie, jest moim zdaniem mało produktywne i nieprawdziwe, bo ten system ma wiele luk, można się przez nie przebić. Teraz samo pytanie. Co stoi na przeszkodzie, żeby ugrupowania pozasystemowe wystąpiły z inicjatywą referendalną oczywistej sprawie, na przykład tego, że budżet nie może mieć deficytu. A zna pan historię z Jeleni.pl? Z czym nie zrozumiałem. Proszę pana, takich inicjatyw ustawodawczych było tysięcy podpisów zbieranych pod wnioskami o ustawę, o referenda, o tego typu rzeczy, tylko że mamy tak napisaną konstytucję, że koniec końców Sejm decyduje o tym, czy taką ustawę uchwalić, albo takie referendum przeprowadzić. I co robi Sejm? To samo co zawsze, wyrzuca do kosza. Okay. Dlatego na przykład demokracja bezpośrednia, taka zabawna partia, oni są zafiksowani na tym, żeby
właśnie decydować o wszystkim w referendach, tak? Szwajcarii troszeczkę, tak? Bo oni mówią, teraz nam wszystko kasują, odrzucają i tak dalej, to Polacy muszą w referendach o wszystkim decydować, w ogóle o wszystkim, począwszy od, nie wiem, wprowadzenia euro, skończywszy na wieku 6-latków i tak. No sprawę 6-latków pan ma, tak? Ileż tysięcy, setek tysięcy ludzi podpisało i do kosza, tak? No w tej chwili to jest celowa blokada. Nie powodowała sprawa. Nie zadłużanie państwa. Ale myśmy już taki projekt przygotowali ustawy. Ale sądzę, że zebranie 5 milionów podpisów pod czymś takim, młodych ludzi. To jest rzecz realna do osiągnięcia. Już kilka razy taką inicjatywę ustawodawczą obywatelską chcieliśmy przeprowadzić. No, kto wie, może w końcu zbierzemy podpisy, tylko raz jeszcze panu powtarzam. Koniec końców w naszym systemie decyduje potem o tym Sejm. Sejm wyrzuca to do kosza najczęściej. Ale bo... z solidarnością było podobnie. 10 milionów teraz stanowiło. Ale proszę pana, w ostatnich kilku latach Platforma z pełną determinacją takich projektów odrzuciła chyba kilkanaście. To oni po prostu robią to standardowo. Dlatego trzeba po prostu zmienić zmian systemu. Co pan sądzi o tym, żeby był obowiązek przeprowadzenia referendum na wniosek miliona osób, pół miliona? Tak, uważam, że przy pewnej kwalifikowanej większości, na przykład przy zebraniu miliona podpisów pod jakimś wnioskiem o referendum, takie referendum powinno być obowiązkowo przeprowadzone. To już niestety na dzisiaj koniec. Mogliśmy się troszeczkę rozmawiać. Przede wszystkim chciałem podziękować serdecznie państwu za przybycie. No i jak już wcześniej wspominałem, to czy coś się zmieni, to jest tylko i wyłącznie w naszych rękach. W rękach naszych bliskich, rodziny, znajomych. Wykorzystajcie to. Po prostu. Tylko tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Mamy jeszcze parę miejsc. Gdyby ktoś chciał się wpisać, to mógłby to...